Z brońmi takimi jak kotwica czy bezgwiezdna noc broje dystansowe tracą na wartości, a raczej zadawanie nimi obrażeń, bo mają one też swoją drugą funkcję, pomocniczą, szczególnie łuki. Dlatego przedstawię wam dzisiaj najlepsze łuki pod support i wybiorę, który z nich jest najlepszy. Na początku zaznaczę, że jeżeli chcecie mieć łuk pod support, to bardzo ważne jest, żebyście mieli wybuchające księdziwe i odnawiające uderzenie. W ten sposób przy uniku strzelacie w przeciwników i odnawiacie sobie cooldown artefaktów. Dzięki czemu nie musicie mieć na zbroi tego enchantu, zamiast tego możecie sobie wziąć coś innego. No i dzięki temu możecie również sobie zrobić unik i nałożyć na przeciwnika jakiś efekt, jeżeli takowy twój łuk nakłada. Dobra, zacznijmy od łuków z podstawowej gry, bez żadnych DLC. Łuk sztuczek. Zadaje coś małe obrażenia, ale ma bardzo ciekawą funkcję. Kiedy naładuje się go na full, albo po prostu jakby wiecie, zrobi unik, wybuchacie cięciwa strzela naładowanymi na full pociskami. I właśnie takie strzały wystrzelone z tego łuku trafiają wielu przeciwników naraz. Po prostu ta strzała tak rykoszytuje między nimi, taki slalomik sobie robi. Jeżeli trafia wiele celów, to znaczy, że ma bardzo dużą szansę na aktywację pewnych enchantów. Na przykład reakcji łańcuchowej, która sprawia, że no po prostu robi się reakcja łańcuchowa. Jak strzelisz takiego przeciwnika, to po prostu wylatuje 5 strzał dookoła. I wtedy tworzy się więcej takich strzał, które przelatują między przeciwnikami. W ten sposób, jeżeli macie dużą gromadę, to oni oberwą dosyć wiele razy, no i może nawet poumierają od samego uniku. Zamiast reakcji łańcuchowej możecie również wziąć złodzieja szybkości, żeby spowalniać przeciwników, co jest bardzo istotne, ale to o tym później. Albo na przykład uderzenie otchłani. Ten łuk ma dwa unikaty. Jeden z nich ma szansę stworzyć trującą chmurę, a drugi wprawić przeciwników w szał. Według mnie, tak osobiście, ta druga wersja jest lepsza. Jeżeli oglądaliście u mnie odcinek z przechodzenia gry bez broni wręcz, to wiecie, że ten szał naprawdę ratował mi życie. Dzięki niemu przeciwnicy atakują nie tylko ciebie, ale również siebie nawzajem. Nie tylko zadają sobie obrażenia, ale również jakby dają ci po prostu spokój. I ty możesz sobie, nie wiem, uciec, albo strzelać w kogoś innego, żeby jemu nałożył się szał. Jest to bardzo ciekawa sprawa. Drugim takim łukiem jest nocny łuk. Unikat łuku dusz. Jedynego łuku, który jest pod duszę, który daje wam więcej dusz i na który możecie nałożyć sobie jakiś enchant związany z duszami. Skoro zbieramy duszę, to możemy sobie nałożyć enchant przekaźnik dusz, który sprawia, że przy zbieraniu dusz się leczymy. I dlaczego mówię o tym unikacie, a drugiego w ogóle nie biorę pod uwagę? Bo ten spowalnia przeciwników złodziejem szybkości. Na poziomie pierwszym co prawda, ale dalej spowalnia. I to jest bardzo ciekawa sprawa co do tego spowolnienia, ale to też o tym później. Trzecim łukiem, tutaj akurat z DLC zimowego, jest dotyk zimy. Jest to jedyny łuk, który wystrzeliwuje więcej niż jedną strzałę. Otóż nie dwie, ale trzy naraz. Jest to ultra pomocne przy zestawach ze specjalnymi strzałami, bo moc łuku nie wpływa na obrażenia specjalnych strzał. Czyli tak właściwie, jeżeli wystrzeliwujesz trzy słabe strzały naraz, no to nie robi ci różnicy, bo i tak wystrzeliwujesz trzy razy więcej, nie? A moc się nie zmienia. Ale to nas tutaj nie bardzo interesuje, bo nie rozmawiamy o zestawach łucznika, tylko łukach pod support. Drugą jego właściwością, która nas tutaj właśnie interesuje, jest spowalnianie przeciwników. Tym razem to nie jest dzięki złodziejowi szybkości, tylko po prostu, no ten łuk tak ma. Więc dodatkowo możemy nałożyć złodzieja szybkości i mieć dwa spowolnienia w jednym. No i wystrzeliwując trzy razy więcej strzał, jesteś w stanie spowolnić, no, dosyć duże hordy przeciwników, bo wybuchająca cięciwa trafia maksymalnie trzech przeciwników naraz. Więc no trzy strzały, a u nas 9. W niektórych sytuacjach bardzo dobrym pomysłem może być również wzięcie promienistego strzału. Jest to enchant, który przy trafieniu przeciwnika ma szansę na aktywację takiego leczenia dookoła ciebie i twoich sojuszników. Więc jeżeli często robisz uniki blisko bardzo przeciwników, to jesteś w stanie się dosyć mocno leczyć. Przykładem takiego zestawu jest bardzo mocny zestaw pod lekką kotwicę, albo inaczej spam kotwicą. Robiłem o tym odcinek, więc jakby wystarczy zobaczyć, jeżeli jesteście ciekawi. Czwartym i ostatnim łukiem jest miotacz baniek. Wystrzeliwuje niebezpieczne bańki. Ten łuk działa jak łuk sztuczek, czyli trafia wiele celów naraz. Czyli tak samo jak w jego wypadku, można sobie tutaj wziąć reakcję łańcuchową, no i zadać dosyć duże obrażenia. Aczkolwiek ma to też swoją drugą właściwość. Niebezpieczne bańki. Tak właściwie zamykasz przeciwników w bańkach i oni sobie są po prostu ogłuszeni i lecą do góry, do czasu aż ich nie uderzysz.
czyli może to być bardzo pomocne przy wszelkich ucieczkach. A, i chciałbym zaznaczyć, że tylko unikat tego łuku tak rykoszetuje między przeciwnikami jak łuk sztuczek. Podstawowa wersja? Nie. I ten łuk ma tylko jeden unikat. Tak w woli ścisłości. Dobra, przedstawiłem wam 4 najlepsze łuki pod support. A teraz wybierzmy z nich, który jest najlepszy. Najpierw porównajmy sobie łuk sztuczek z bąbelkowym miotaczem. Jeżeli chodzi o obrażenia, to bąbelkowy miotacz zadaje większe obrażenia i jego strzały lecą szybciej, więc jakby jest większa szansa, że jednak trafisz w tych przeciwników. Bo jak wiecie, wszystko sobie biega w tej, we, w te, czasami no dosyć szybko, to może się okazać, że zanim ta strzała doleci, to chłop sobie zmieni swoją pozycję i po prostu strzała nie trafi. Natomiast różowy rozdrabiaka wprawia wrogów w szał, czyli zadaje mniejsze obrażenia, ale w trudnych sytuacjach jest w stanie dać ci swobodę ruchu. Aczkolwiek bąbelkowy miotacz ma te swoje bańki i ogłusza przeciwników. I wydaje mi się, że to ogłuszenie z baniek trwa znacznie dłużej niż ten szał, więc jakby no bąbelkowy miotacz tutaj jest lepszy. Tylko że jest DLC, więc nie wszyscy mogą go mieć. Aczkolwiek przy tworzeniu różnych zestawów czy połączeń warto zadać sobie pytanie, jaki jest nasz cel? Przetrwać, dotrwać do końca poziomu. Kiedy jest to najtrudniejsze? Przy jakichś, nie wiem, minibossach czy mocno zaklętych przeciwnikach. Więc właśnie na tym trzeba się skupić, na tych momentach, kiedy jest najtrudniej, a nie na pomaganiu sobie w sytuacjach banalnych. Zarówno szał i ogłuszenie nie działają na minibossy, takie jak kapitani, którzy są no dosyć części, jeżeli gra się na dużym poziomie trudności, to naprawdę czasami mocni. I w takiej sytuacji jak ta, absolutnie nie jesteś w stanie ich rozwalić, musisz uciekać. Ale, Apokalipsa plus 25, przeciwnicy są znacznie szybsi, ty przed nimi nie uciekniesz. Jedyna opcja, spowalnianie ich. I tu wchodzi ten aspekt spowolnienia, więc ogólnie. Dotyk ziemi powinien mieć najlepsze spowolnienie, bo po pierwsze, spowalnia sam w sobie, po drugie, można na niego nałożyć złodzieja szybkości na poziomie trzecim. Na drugim miejscu powinny być łuk sztuczek i miotacz baniek, bo no one nie spowalniają, ale również można nałożyć tego złodzieja szybkości. Na ostatnim miejscu powinien być nocny łuk, bo on, jako wbudowany enchant, ma tylko na pierwszym levelu tego złodzieja szybkości. Aczkolwiek wiecie co? On jest najlepszy. On najlepiej spowalnia. Nie wiem jakim cudem. Na pierwszym levelu powinien spowalniać o 17%, a według moich testów spowalnia o około 60%, więc jest 3,5 razy mocniejszy niż powinien. Najwidoczniej jakieś błędy. Nie rozumiem dlaczego. To jest nawet lepsze od tego dotyku zimy. Z normalnym spowolnieniem i złodziejem szybkości na level 3. No poważnie. Co prawda wybuchające cięciwo ogranicza się zaledwie do 3 przeciwników, także tylko tych 3 przeciwników jesteśmy w stanie spowolnić. W przeciwieństwie do dotyku zimy, który jest w stanie wystrzelić 3 razy więcej strzał. Aczkolwiek, no tak jak mówiłem, musimy się skupić na tych najtrudniejszych sytuacjach, czyli m.in. minibossach. I właśnie tych minibossów no zazwyczaj jakby dużo nie ma. Jeden jest, ewentualnie czasami, nie wiem, jak gościa zaciągniesz gdzieś do drugiego, to możesz natrafić na drugiego. No i wtedy z dwoma naraz walczysz, ale i tak w sumie no 3 strzały ci wystarczą na 2. Dobra, i tu pojawia się kwestia tego trzeciego enchantu, przekaźnika dusz. Tak właściwie, wiecie jak to działa? Dropisz duszę z zabicia przeciwnika, potem ta dusza powoli do ciebie leci i dopiero wtedy dostajesz życie. Co prawda jest to dosyć mało, tylko 6% na duszę, więc jeżeli nie macie żadnych zestawów pod duszę, to jest to dosyć słabe. To po pierwsze, po drugie, to opóźnienie. W trudnych sytuacjach, no jakby potrzebujesz tego leczenia natychmiastowo. Po trzecie, w trudnych sytuacjach dosyć mało zabijasz. Więc tych dusz ci dropić nie będzie. Zamiast tego lepiej wybrać Void Strike. Ogólnie, na przykład w takiej sytuacji. Patrzcie na to. Ja mu nakładam ten Void Strike kotwicą i no, potem go marnuję. Bo muszę zrobić unik, żeby gościa spowolnić. Aczkolwiek w tej sytuacji nałożysz go jeszcze raz. Co prawda słabszą wersję, aczkolwiek zawsze coś. Masz też zrobić coś takiego. Widzisz sobie gdzieś daleko przeciwników, robisz unik, żeby w nich strzelić i nałożyć ten efekt. Potem zamachujesz się kotwicą, no i kiedy oni przychodzą, to od razu PUM! Od razu z tym boostem obrywają znacznie więcej.
Także to są cztery najlepsze łuki pod support, a z nich najlepszy jest nocny łuk. Szczerze, gdybym nie robił tych testów, gdybym nie robił tego odcinka, to dalej myślałbym, że najlepszy jest dotyk zimy, bo nie spodziewałem się, że nocny łuk spowalnia aż tak bardzo. No to jest, nie wiem, jakoś zbugowane. No prawie na pewno. Przecież to jest 3,5 razy mocniejsze niż powinno. Tak czy siak, na dzisiaj to na tyle. Mam nadzieję, że się przydałem. Do zobaczenia i siemka.